Tydzień temu mieliśmy sposobność do tego, aby podjąć decyzję trwania w tej wspólnocie. I jak widzieliśmy, byliśmy świadkami, wielu z nas, chyba wszyscy, taką decyzję podjęli. Wyrazem tego był ukłon przed Słowem Bożym. Ale chcemy pójść o krok dalej, dlatego że sama decyzja trwania nie wystarczy. Dlatego że może się okazać, że właśnie podjąłem decyzję trwania bycia w tonącym Titaniku. No i co z tego, jak utoniemy wszyscy? Więc chcemy pójść o krok dalej i chciałbym zapytać się was, kto z was chce tego, żeby ta wspólnota była żywa? I proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Chcemy pójść o krok dalej, dlatego że chcemy trwać właśnie we wspólnocie, która będzie się rozwijała, która będzie płynęła więcej, która będzie płynęła w dobrym kierunku i która będzie płynęła do celu. I ten rok, moi drodzy, jest bardzo ważny dla nas w kontekście naszej wspólnoty, bo od tego roku zależy to, czy my staniemy się wspólnotą dynamiczną, wspólnotą żywą, wspólnotą rozwijającą się, wspólnotą wręcz ekspansywną, czyli taka, która będzie jeszcze zakładała inne wspólnoty, posługiwała, czy będziemy wspólnotą martwą, przeciętną, taka, która tonie, taka, która nie ma w sobie życia. I przed nami bardzo ważny rok, moi drodzy, bardzo ważny rok umacniania wspólnoty. Umacniania wspólnoty dla każdego z nas, utożsamiania się z tą wspólnotą i, co najważniejsze, pokochania. Pokochania tych ludzi, pokochania formacji, pokochania tego miejsca bycia tutaj. I wracamy do podręcznika formacyjnego Dwie Drogi, który nas będzie prowadził dalej. I pamiętamy, że rozważamy 10 przykazań Bożych i w tym tygodniu mieliśmy okazję rozważać piąte przykazanie, które dobrze wiemy, znamy to od szkoły podstawowej, brzmi ono: nie zabijaj. Ale to jest jasne, że chcemy się przyjrzeć temu znacznie głębiej, że nie chcemy pozostawać na płaszczyźnie, że zabijanie jest złe, bo to jest, każdy człowiek ma to w sercu wpisane. A my chcemy się jako wspólnota, jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy chcą wzrastać, chcemy się przyjrzeć temu przykazaniu znacznie głębiej. I właśnie podręcznik nam nadaje pewien kierunek, że nie chcemy tutaj podjąć jakichś rozumowych rozważań, które są bardzo też ważne, istotne, teraz też w kontekście zmiany w katechizmie, to jest bardzo ważne, ale my nie chcemy się tym zajmować, dlatego że my nie chcemy tego przyjmować do rozumu, karmić się jakąś treścią, to jest też bardzo ważne, ale to nie na teraz, nie na dziś. My chcemy przede wszystkim posłuchać słowa Boga, które zawsze jest tu, do serca. I więcej, słowo Boga zawsze, ono domaga się odpowiedzi, dlatego że Bóg chce z nami wejść w dialog, w relację. I dziś chcemy posłuchać, co Bóg chce od nas dziś, co Bóg chce od naszej wspólnoty, poprzez też to przykazanie, które nam daje. I podręcznik daje nam bardzo piękny kierunek, bo tytuł tego rozdziału brzmi: umierać i żyć. Umierać i żyć. I przykazania, moi drodzy, to jest taka rzeczywistość, która wskazuje nam pewną wartość, że kiedy słyszymy słowa od Boga nie zabijaj, to przykazanie pokazuje nam wartość czego? Życia. Nie zabijaj, bo życie jest święte, bo życie jest dobre, bo życie jest piękne, bo życie jest wartościowe. Życie. Życie. Bóg mówi, że życie ma wartość, dlatego że On sam jest życiem. Czytamy w Biblii, w Starym Testamencie, w jednej z ksiąg mądrościowych, Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłośnikiem życia. Bóg jest miłośnikiem życia, On kocha życie, dlatego że On sam jest życiem. Jezus Chrystus mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. W Ewangelii świętego Jana na początku czytamy: w Nim było życie. A więc życie jest z Bogu, Bóg jest życiem. I Bóg pokazuje nam, że życie jest tam, gdzie jest miłość. To jest wszystko ze sobą tak naprawdę logiczne.
Dlatego, że Bóg mówi o sobie, jestem miłością, to się równa jestem życiem. To jest to samo. Tam, gdzie jest miłość, tam jest życie. I rozważaliśmy piękne słowa z pierwszego listu świętego Jana. Przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Czyli Słowo Boże pokazuje nam, że kiedy kocham, żyję. Że wyraźnie widzimy to, zależność od tego, że życie jest tam, gdzie jest miłość. Tam, gdzie nie ma miłości, nie ma życia. I to słowo nas prowadziło w taki sposób, właśnie ten tytuł umierać i żyć. Wprowadzało nas to w taką bardzo dziwną logikę Bożego działania. Że Pan Bóg pokazuje, że życie jest tam, gdzie jest dawanie. Gdzie jest dawanie siebie. I to jest po ludzku nielogiczne, bo to jest bez sensu. Kiedy daję, no to nie mam, tak? Jak oddam mikrofon tutaj komuś z przodu, no to nie mam go. A właśnie Bóg pokazuje, że wtedy, kiedy On daje, to wtedy rodzi się życie. I pokazał to w sposób doskonały poprzez to, że dał Jezusa Chrystusa, który siebie oddał swoje życie i wiemy, jakie były tego konsekwencje. Bóg go wskrzesił z martwych, Bóg go uwielbił, wsławił i to jest logika Boga. Że kiedy w posłuszeństwie Jemu ja daję życie, daję siebie, daję to, co mam najcenniejszego, daję miłość, to Bóg jest Panem życia. Bo patrząc logicznie, kiedy ja daję, tak jak mówię, no powinienem tego nie mieć. Ale Bóg jest Panem życia i On to życie zwraca nam. I rozważania prowadzą nas taką pewną drogą usystematyzowaną, że najpierw widzimy właśnie plan Boży, czyli pomysł Boży na to przykazanie, czyli życie. I najpierw idziemy, Bóg pokazuje nam drogę śmierci, dlatego że pamiętamy, Bóg mówi, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybieraj. I Pan nam pokazuje, jaka jest droga śmierci. Czym jest droga śmierci? Droga śmierci jest wtedy, kiedy zatrzymuje życie dla siebie. Wtedy będzie śmierć, dlatego że nie daje. Zatrzymuje dla siebie. A kiedy nie daje życia, tak naprawdę zabijam życie. Kiedy nie daje życia, zabijam życie. I to się, moi drodzy, odnosi do każdej sfery życia. I do sfery naszego życiowego powołania, małżeństwa, kapłaństwa, i do sfery relacji, i do sfery chociażby naszej fizycznej, naszego ciała, że tam, gdzie ja nie daję wysiłku, nie daję siebie, no to tam nic się nie wydarzy, tam nie będzie życia. I to samo możemy odnieść do naszej wspólnoty, że jeżeli tutaj nie będziemy dawali siebie, to ta wspólnota stanie się tym nieszczęsnym Titanikiem, w którym będziemy sobie tańczyli, grali, śpiewali, a się okazuje, że my toniemy. Dlatego, że nikt tu nie chce dać życia, nikt tu nie chce dać siebie, nikt tu nie chce się zaangażować. Taka jest perspektywa, że kiedy nie daje, czeka śmierć. I właśnie to jest ta droga śmierci, że kiedy ja nic nie robię, czyli może się wydawać, że no właśnie, ja nie robię nic złego, bo nic nie robię, tak? Często ludzie przychodzą i mówią, nie zabiłem. I mogę ja tutaj na przykład być we wspólnocie, czy w swoim małżeństwie, w codzienności, że ja nie robię nic złego. No i super. Ale czy ty dajesz? Czy ty dajesz z siebie? Czy dajesz życie? Czy dajesz zaangażowanie? Czy dajesz swoje talenty, czy dajesz swoje słabości, czy dajesz. Bo jeżeli nie dajesz, to zabijasz. Taka jest logika. I widzimy, widać, czy ja jako ksiądz, czy wy może się spotykacie z takimi ludźmi, może z małżeństwami, to są zawsze tragedie. Przez lata zabijali życie, zabijali swoje małżeństwo. Czym? Tym, że nie dawali siebie. Nie rozmawiali. Nie wychodzili do siebie, nie przebaczali. I dziś są ze sobą, ale tak jakby byli sobie obcy. A przecież nie zabili nikogo. Ale nie dawali i zabili swoje małżeństwo. Może widzimy, znamy, albo spotkaliśmy jakiegoś księdza, który
Może niekoniecznie jest, może być młody, ale jest już sfrustrowany, jest cyniczny. Dlaczego? Bo przestał dawać. Przestał dawać. I tak samo może się wydarzyć ze wspólnotą, że tam, gdzie nie będzie dawania, że tam, gdzie będzie bierność, czyli czekam, aż coś się wydarzy, może ktoś inny coś zrobi, coś da, tam będzie śmierć. To jest droga śmierci, którą rozważaliśmy w tym tygodniu. To jest droga śmierci. Kiedy nie daje życia, z tego będzie śmierć. A więc tak naprawdę tym, co jest najgorsze i tym, co będzie zabijało życie w każdej sferze, we wspólnocie, w moim powołaniu, w mojej pracy, to jest bierność. Czyli właśnie to nie zabiłem, wszystko jest okej. No, właśnie nie robiąc nic, nie dając, tak naprawdę zabijam i nawet nie mam tego świadomości. I zobaczcie, jak, że droga śmierci jest bardzo podstępna. Dlatego, że my sobie wyobrażamy właśnie te dwie drogi, tą drogę śmierci, że ona jest taka, wiecie, straszna, że my nie chcemy nią iść. Co nie chcemy? Wielu z nas tą drogą idzie codziennie, nawet nie mając tego świadomości. Dlatego, że nie daje. Dlatego, że nie chce wyjść właśnie ze swojej strefy komfortu, nie chce się przełamać, nie chce się zawstydzić, nie chce się zbłaźnić, nie chce zrobić czegoś, co jest wbrew mnie. Nie daje. Kiszę w sobie, zamykam. To, kim jestem, to, co mi dał Bóg, nie daje tego dalej i to zgnije, to się zniszczy, z tego będzie śmierć. I to jest droga śmierci, której my chcemy się dzisiaj przyjrzeć. Także w kontekście wspólnoty, w kontekście właśnie budowania, umacniania tej wspólnoty, że jeżeli ja jako członek wspólnoty nie będę dawać siebie tutaj we wspólnocie do dyspozycji, tak jak umiem, tak jak potrafię, to ta wspólnota umrze. Ona zatonie. Ona się rozwali na pierwszej lepszej skale. Więc to jest droga śmierci. I Pan nam ją pokazuje. Pan daje wolność. Mówi, wybieraj. Ale domyślam się, że my chcemy wybrać życie. Chcemy wybrać drogę życia, którą Pan stawia przed nami, która jest bardzo piękna, ale która jest też bardzo trudna, wymagająca. Dlatego, że ten tydzień nam pokazał właśnie to, że droga życia jest drogą oddawania. To jest droga tracenia. Czyli to jest po ludzku, no kto chce tracić? Kto z was, moi drodzy, nie podnosi ręki? Odpowiedzmy sobie w sercu, kto chce tracić? To jest po ludzku, żaden człowiek nie chce tracić. A Bóg pokazuje, że taka jest jego logika, że właśnie życie jest tam, gdzie się decyduje na to, żeby stracić, żeby oddać, żeby obumierać. I to jest, moi drodzy, zaproszenie od samego Boga, dlatego że On sam tą drogą przeszedł. Pokazał nam, jak tą drogę przejść. Że On właśnie dał Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie, dał, nic cenniejszego nie mógł mieć, siebie, swoją krew przelał dla ciebie, dla mnie, żebyśmy żyli, żebyśmy byli wolni. I On pokazał drogę. Że to jest droga do życia, bo na końcu była chwała, zmartwychwstanie. Ale przeszedł przez oddanie siebie, przez oddanie życia, przez umieranie. I żeby było życie, trzeba zacząć je dawać. Chcemy życia. Zapytałem się was, czy chcecie, żeby ta wspólnota była żywa. Wszyscy ręce w górę. Na pewno chcemy, żeby nasze małżeństwa były żywe, żeby nasze rodziny były żywe, żeby wspólnoty, ludzie, środowiska, w których żyjemy, były żywe. Chcemy tego. Zacznijmy dawać. Zacznijmy dawać, bo Pan Bóg nas tutaj stawia właśnie po to, żebyśmy byli przekaźnikami Jego życia. A On pokazuje, że to się dzieje przez tracenie. I jak temu, moi drodzy, sprostać, bo to jest po ludzku, to jest bardzo trudne. Tak jak mówię, po ludzku my się bronimy przed tym, jest opór, bo nie chcemy tracić. I odpowiedź daje Słowo Boże w jednym z rozważań, w ostatnim rozważaniu piątym, w drugim liście do Koryntian święty Paweł mówi, albowiem miłość
Chrystusa przynagla nas. Miłość Chrystusa. I to jest jedyna motywacja dawania, tracenia, obumierania. Miłość Chrystusa. Że ja daję siebie, gdziekolwiek jestem, w moim małżeństwie, w rodzinie, w pracy, we wspólnocie, daję siebie dlatego z miłości do Jezusa. Miłość Chrystusa przynagla nas. I to jest, moi drodzy, motywacja, którą chcemy właśnie, żeby Bóg nam dał taką motywację każdego działania, nawet najdrobniejszego. Miłość Chrystusa. Dlaczego tu przyszedłem? Z miłości do Jezusa. Nie dlatego, że lubię. Też. Dlaczego tu przyjdę mimo tego, że mam full zadań obowiązków? Z miłości do Jezusa. Dlaczego rozważam formację? Z miłości do Jezusa. Dlaczego wychodzę do swojej żony, męża z dłonią i mówię, przepraszam, przebacz mi? Z miłości do Jezusa. Dlaczego siedzę, choć jestem zmęczony i przygotowuję się na wspólnotę? Z miłości do Jezusa. Nie dlatego, że przyjdzie 80 osób czy 20. Z miłości do Jezusa. I Słowo Boże chce dać nam taką motywację. Dlatego, że to będzie przynosiło owoce. Jeżeli motywacją naszych działań, naszego dawania siebie jest miłość Jezusa, gwarantuję, że to przyniesie owoce. I to spowoduje, że ta wspólnota będzie żywa. Że twoja rodzina będzie żywa, twoje małżeństwo będzie żywe. Tam, gdzie jesteś, tam będzie życie rozkwitało. Jeżeli z miłości do Jezusa będziemy robili każdą, nawet najdrobniejszą rzecz. I, moi drodzy, jesteśmy już po roku formacji i tak jak powiedziałem, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ugruntować się mocno w tej wspólnocie, ale też nastawiać się na to, że wspólnota jest nie dla siebie, nie żebyśmy się tu kisili w tej salce, czujemy, że jest gorąco, ale żeby wyjść stąd. W sensie nie, że wyjdziemy gdzieś tam na rynek i będziemy całowali ludzi w czółko i mówić, że Jezus cię kocha. Nie będzie nic takiego. Ale chcemy uczyć się posługiwać. Chcemy uczyć się ewangelizować mądrze. I żeby to robić, musimy najpierw stawiać maleńkie kroczki. Jesteśmy tu często zapraszani do takich kroczków. Czy by właśnie poprowadzić krótką modlitwę, czy żeby może dać jakieś krótkie świadectwo, żeby dać siebie. I nikt z nas tutaj nikogo nie wyciąga do nie wiadomo jakich rzeczy. Ale po co to robimy? Właśnie po to, żeby tą wspólnotę umacniać i żeby ona żyła, żeby ona rozkwitała, żeby ona dawała życie i jeszcze dawała życie innym. I Pan Bóg nas zaprasza do małych kroczków, ale do tego, żebyśmy dawali siebie właśnie w małych kroczkach. I każdego na tyle, na ile jest w stanie, na tyle, na ile może. I Pan Bóg nie daje nam od razu nie wiadomo czego, że tam wyjdę i o, teraz wezmę tutaj pana, panią i dobrze, robimy kurs jakiś tam w mieście obok. Nie, ale kiedyś tak. Ufam w to, że kiedyś tak będziemy robili, za ileś lat, ale żeby to miało miejsce, żeby Kościół był żywy, żeby rozkwitał, musimy zacząć stawiać małe kroczki. I tym małym kroczkiem będzie właśnie umieranie dla siebie, żeby być dla innych tutaj we wspólnocie, żeby podjąć coś, jakąś posługę, jakąś odpowiedzialność, żeby zrobić coś, czego nie lubię, czego nie umiem, wstydzę się, ale można się wymawiać. Można się wymawiać i wiele wymówek znajdziemy, że nie wiem, nie mam wiedzy. Nie jest potrzebna wiedza. To jest potrzebna miłość do Chrystusa. To wystarczy. Jeżeli kocham, nawet jeżeli nie mam wiedzy, Bóg z tego wyprowadzi dobro. Może ktoś powiedzieć, że się wstydzi. Trzeba się nie ma co się pytać, czy właśnie jest jakaś przeszkoda, tylko czy moja wymówka to jest miłość do Chrystusa? Czy to jest to, że właśnie nie chcę dawać siebie? Właśnie to jest to, że trzeba się zapytać, czy ja kocham. I to jest fundamentalne pytanie. I to nie tylko w kontekście wspólnoty, ale w ogóle wszelkich jakichś działań, zadań podejmowanych, czy ja kocham. Bo w miłości jest pewna bardzo ważna rzecz, dlatego że Słowo Boże mówi, nie miłujmy słowem, ale czynem i prawdą. Miłujmy czynem. I tak naprawdę w tym, moi drodzy, miłość się mierzy w czynie, a ten czyn wiąże się bardzo często z przełamywaniem siebie. W pierwszym rozważaniu czytaliśmy, że miłość wiąże się z przełamywaniem siebie. Przełamywaniem siebie. Jest taka piękna historyjka prawdziwa,
z kursu Paweł, na którym uczestniczyliśmy w te wakacje tutaj z kilkoma osobami. Na kursie Paweł w ogóle uczestnicy i wszyscy są zaproszeni do robienia takich rzeczy, których by nigdy nie pomyśleli, że będą robili w życiu, a ekipa jeszcze bardziej, razy dwa. I w ekipie jeden z członków ekipy, kleryk Paweł z Ełku, którego serdecznie pozdrawiam, jak będzie słuchał tego, został poproszony przez dyrektora, czyli księdza Krzysztofa, o to, żeby wszedł na drzewo, bardzo wysoko. Drzewo, no żeby wszedł na drzewo i tam siedział wysoko na tym drzewie. I jak zobaczyłem jego przerażenie w twarzy, on mówi: przy księdze, ja mam lęk wysokości. I po chwili tak: przełamać? Dla mnie, ja to będę pamiętał do końca życia, dlatego że ten chłopak naprawdę, kiedy słyszał o tym, że ma wleźć na to drzewo, to nie powiem, co miał w bieliźnie. Ale on powiedział, to było tak spontaniczne i to było widać, że to jest chłopak, którego Pan Bóg się będzie posługiwał na lewo i prawo, na wszystkie sposoby. Bo on się nie patrzył na to, że się tam na tym drzewie, tylko mówi, czy to przełamać. I to było tak szczere, i to było tak autentyczne i w ogóle wszystkich to ujęło, bo to było też takie spontaniczne. Że widać, że w tym młodym człowieku, w przyszłości księdzu, jest właśnie taka chęć dawania siebie i przełamywania nawet tego, co po ludzku go przeraża. Bo jakbyście widzieli, jak on zlazł z tego drzewa, to strasznie wyglądał. Ale jak już pomyślał, co on tak naprawdę zrobił, że właśnie przełamał swój największy lęk. Ja nie mówię, że tu będziemy na drzewo wchodzić, spokojnie. Ale chodzi o to, że miłość przełamuje siebie. I że to pokazuje, moi drodzy, że Bóg naprawdę nie potrzebuje zdolniaków. Bóg nie potrzebuje jakichś nie wiadomo jakich ludzi utalentowanych, mistrzów świata we wszystkim. Bogu wystarczą przeciętniacy, tacy jak ja i ty, którzy nie powiedzą mu nie. Bogu wystarczą tacy przeciętniacy jak ja i ty, którzy mu nie powiedzą nie. Ale powiedzą: tak, chcę dawać siebie. To, co mam, to kim jestem, chcę dawać. I Bóg, z racji tego, że jest Bogiem i jest Bogiem potężnym, wszechmocnym, on ma taką bardzo ciekawą właściwość, że Bóg bardzo lubi posługiwać się, owszem, talentami, zdolnościami też, ale Bóg najbardziej lubi się posługiwać ludzką słabością. I tym, co może nas blokować przed jakąś posługą, zaangażowaniem się w Kościół głębszym, bardzo często jest wstyd. Wstydzimy się. Wstydzimy się tego, że coś źle powiemy, że się zbłaźnimy, że ktoś się będzie z nas śmiał. Ja już to nieraz powtarzałem, ale może to zabrzmi dziwnie. Jestem człowiekiem bardzo wstydliwym. Jestem bardzo wstydliwym człowiekiem. Kiedy byłem małym chłopcem, ja nie byłem w stanie pójść do sklepu po ziemniaki, jakie mama wysyła, bo się tak bałem. Bo się bałem, nie wiem, pani w sklepie czy co. Jak nie było mnie w szkole i musiałem zadzwonić do koleżanki, to po prostu ryczałem, bo się wstydziłem zadzwonić do niej, rozumiecie? Taki byłem wstydliwy. I jak gdyby to jest dalej we mnie ten wstyd, ja dalej często się wstydzę ludzi, wstydzę się do kogoś zadzwonić, jest to we mnie, tylko co ja z tym robię? Przełamuję. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, jak chcemy wejść tak naprawdę w przestrzeń właśnie doświadczenia działania Boga w słabości, jak przełamanie. Jak przełamanie siebie. Więc tak naprawdę nie ma wymówki. I to nie jest właśnie też to, że Bóg to cudownie zabierze. No nie, mi nie zabrał tego, ja się dalej wstydzę. To nie jest tak, że ja tego nie czuję, nie odczuwam, że się nie denerwuję, jak muszę coś załatwić, zadzwonić. Ale ja to przełamuję, gdyby w ogóle nie zatrzymuję się na tym, lekceważę to. I jak gdyby widzę też to, że no właśnie, że to nie jest ludzkie też, tak? Że Bóg właśnie działa w tym, że ja Mu się daję taki, jaki jestem. Że nie mówię: Panie Boże, nie będę, nie wezmę tego, nie wystąpię przed, nie wiem, tysiącem ludzi młodych na Jasnej Górze, bo się wstydzę. A kogo to obchodzi w ogóle? Więc miłość przynagla nas, miłość Chrystusa, który nie tylko, że się przełamał, ale wręcz dał się złamać innym aż do śmierci.
i z tego wyszło życie. Jeżeli na poważnie bierzemy pójście za Jezusem, jeżeli faktycznie chcemy za Nim pójść i być Jego uczniami, to nie ma innej drogi dla nas, jak to, żeby też dać się złamać. Może czasami aż do śmierci, tak się będę bał tego, do czego mnie Jezus zaprasza. We wspólnocie, poprzez odpowiedzialnych animatorów, pasterza, czy w jakiejkolwiek innej sferze życia, bo ja tu mówię w kontekście wspólnoty, ale te same prawidła odnoszą się do naszej codzienności, pracy, rodziny, relacji. Więc każdy z nas, moi drodzy, miał okazję zmierzyć się podczas rozważań z tymi pytaniami, które chciałbym, żeby jeszcze raz wybrzmiały. Czy pozwolisz Bogu posłużyć się Tobą w tym pięknym procesie powtórnego narodzenia drugiego człowieka? Czy pozwolisz Bogu posłużyć się Tobą takim, jakim jesteś? Do tego, żeby budować wspólnotę, budować Kościół, ewangelizować. Nie, tu nie jest pytanie, czy widzisz, że się do tego nadajesz. Ja nie widzę tego. Tu jest napisane, czy pozwolisz Bogu. Tylko tyle. Tak albo nie. Nie ma innej opcji. Nie ma, nie nadaje się, nie umiem, boję się. To jest tak albo nie. Czy pozwolisz Bogu? Ja mówię tak. Czy pozwolisz, aby posłużył się Twoimi słabościami i nieumiejętnościami? Tak albo nie. Nie ma innej drogi. Ja mówię tak. Czy zgodzisz się na umieranie dla siebie, żeby inni mogli doświadczać życia? To, że ta wspólnota jest, to, że możemy wzrastać, to, że wielu z nas dostało nowe życie, to jest tylko dlatego, że wiele osób zgodziło się umrzeć. Wiele osób się zgodziło umrzeć, aby przygotować ewangelizację w tej parafii. Wiele osób umarło dla swoich planów, żeby z Lublina po kilka razy jeździć te 600 kilometrów do nas i prowadzić dla nas kursy. Wiele osób zgodziło się umrzeć, żeby zgodzić się na posługę animatora, żeby prowadzić innych. To się tak dzieje. To nie spada z nieba. To się nie robi samo. Kiedy ludzie decydują się, kiedy ja i ty decydujemy się na to, żeby umrzeć dla siebie z miłości do Jezusa Chrystusa, inni mają życie. A więc na koniec, moi drodzy, chcielibyśmy spojrzeć na tą piękną perspektywę, jaką przed nami roztacza Bóg. Perspektywę życia, rozkwitu, rozwoju nie tylko tej wspólnoty, nie tylko naszego lokalnego kościoła, ale w ogóle naszego życia, naszych relacji, naszej codzienności. Bądźmy wpatrzeni na to, co Bóg stawia przed nami. Pokazuje nam owoce, piękno tego wszystkiego, co się stanie, kiedy my zgodzimy się umrzeć, aby dawać siebie dla innych. A tym pięknym jest Jezus Chrystus, który przychodzi do nas jako Mesjasz, Pan, uwielbiony, pełen chwały, zmartwychwstały, który chce nas umocnić, który chce właśnie nas do tej decyzji podprowadzić. I prośmy Pana, abyśmy nie dali się wkręcić, abyśmy nie dali sobie wmówić, że to nie dla mnie, że się do tego nie nadaje. Już tyle, żeśmy kroków postawili, już taka droga za nami. Nie chcemy się obracać wstecz. Nie chcemy wracać do tego, co stare. Ale prośmy Pana o taką łaskę, aby każdy z nas, tak jak umiemy, tak jak potrafimy, tak jak jesteśmy do tego zdolni, abyśmy każdy stawiali krok do przodu i dzięki temu, aby ta wspólnota i nasze wspólnoty życia się rozwijały i abyśmy my mieli życie i ludzie wokół nas zyskiwali życie.